Czas na gościa Radia Yard, a dziś nasze studio odwiedził absolutnie wyjątkowy gość, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Szymon Hołownia. Panie marszałku, witam serdecznie, dzień dobry. Panie marszałku, zacznę od tego, czy po wysokim wyniku, jaki osiągnęła trzecia droga w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października, czy wtedy spodziewał się pan, że zostanie pan marszałkiem Sejmu? Nie. Ja się nauczyłem przez ostatnie 3 lata w polityce niczego nie spodziewać. To jest bardzo nieprzewidywalne zajęcie. Natomiast cieszę się, że uzyskaliśmy aż takie wysokie poparcie w wyborach. Tylu ludzi zainwestowało swoją nadzieję w nas. Ja mam świadomość, że to, nie, że to jest kredyt, który teraz trzeba będzie spłacać ciężką pracą. Ale nie myślałem wtedy o sobie w kategoriach żadnych funkcji. Cieszyłem się naprawdę autentycznie po 3 bardzo trudnych latach, że udało się wprowadzić do Sejmu ekipę bardzo fajnych ludzi, którzy będą tam teraz pracować. Mam nadzieję, że w tej polityce zostaną, wprowadzą następnych, a więc udało się zbudować nowy byt na polskiej scenie politycznej. To mnie najbardziej cieszy. Jak się pan odnajduje w tej roli? To jest bardzo trudna rola. To jest rola, która wymaga zarządzania emocjami, ambicjami bardzo dużego zbioru indywidualności politycznych, bardzo silnych indywidualności. W parlamencie zasiadają ludzie, którzy z jakichś powodów stali się liderami swoich lokalnych społeczności, a więc mają ambicje, mają temperament, mają swoje przyzwyczajenia. To trudne, tylko że parlamenty też są po to, żeby ludzie się na ulicach nie zabijali, jeżeli mają różnice poglądów, a mamy je wszyscy. Po to wymyślono partie polityczne, po to jest w ogóle demokracja parlamentarna. Próbujemy robić wszystko, ja, ale myślę też, że wielu posłów, zwłaszcza tych nowych, którzy po raz pierwszy zasiedliśmy w parlamencie, żeby to nie był teatr, żeby to nie było tak, że to są role w tej samej sztuce, w której raz na 4 lata zmieniają się aktorzy i raz jednych boli pewna część ciała, a następnym razem przez 4 lata boli tamtych i to jest taki rytuał, który się od wielu lat powtarza. Trzeba wybić ten Sejm z tego rytuału i sprawić, żeby zaczął rozwiązywać rzeczywiście te sprawy, które są dzisiaj dla ludzi ważne, bo one za rzadko, mam wrażenie, w ostatnich latach były na głównym piedestale, jeżeli o politykę chodzi. No poza tym funkcja marszałka to jest mnóstwo rzeczy takich protokolarnych, spotkania z przewodniczącymi parlamentów, głowami państw, to też jest mnóstwo dokumentów do podpisania codziennie. To jest wreszcie, co mnie też bardzo jakoś cieszy, zarządzanie bardzo fajnym zespołem. Kancelaria Sejmu to jest ponad 1000 osób pracujących w wydawnictwie, w hotelu sejmowym, w inwestycjach, w różnego rodzaju miejscach. To jest duży pracodawca. Jak my nie będziemy jako Kancelaria Sejmu dobrym pracodawcą wobec ludzi, którzy u nas pracują, to nigdy nie będziemy dobrze prowadzili spraw państwa, które też zostało nam jako posłom powierzone. Panie marszałku, chciałam teraz nawiązać do pana orędzia. Orędzia, które było krótkie, ale treściwe. I tam zapowiada pan wiele zmian. Jak pan podkreślił, bezpiecznych zmian. Bezpiecznych, czyli jakich? Takich, które będą dawały poczucie bezpieczeństwa nie tylko wyborcom tej większości, która została wyłoniona przez Polaków, ale też i tej mniejszości i wyborcom PiS-u. I tym, którzy są po innej stronie. Oczywiste jest to, że my mamy swoje poglądy i że myśmy bardzo mocno krytykowali PiS i że uważamy, że wiele rzeczy trzeba zrobić inaczej. Jeżeli ktoś myśli, że my dzisiaj po prostu zaczniemy realizować program PiS-u trochę, a trochę Platformy, to się mylą, bo to myśmy wygrali wybory, mówię o tej koalicji demokratycznej. I to nasza wizja będzie realizowana. Natomiast ona musi być realizowana z uwzględnieniem sensownych rzeczy, które były w wizjach naszych przeciwników, z uwzględnieniem też pewnej kultury dyskusji z nimi, i uszanowaniem ich wyborców. Bo do tej pory ja mam wrażenie, za często w Polsce było tak, że wchodziła jedna część sceny i dojeżdżała, mówiąc kolokwialnie, tę drugą część sceny, a później była zmiana. A my byśmy chcieli pokazać wyborcom PiS-u, słuchajcie, tak, my się nie zgadzamy z PiS-em. I my będziemy rozliczać to, co było złe, my będziemy wprowadzać zmiany, my nie będziemy głosować za wszystkimi propozycjami PiS-u, jak leci, bo nie po to, żeśmy do tych wyborów szli. Szliśmy z zupełnie innym pomysłem.
pomysłem. Natomiast będziemy zawsze z wami rozmawiać, będziemy was zawsze szanować, będziemy, ja proszę zwrócić uwagę, staram się z największą rewerencją zwracać się do polityków PiSu, którzy mi w Sejmie próbują zrobić różne rzeczy i testować na wszystkie możliwe sposoby. I widzę, że zdecydowana większość z nich dobrze to odbiera. Że są, jest oczywiście grupa taka zaczepna, która tam idzie i próbuje mnie prowokować, natomiast zdecydowana większość patrzy ze spokojem i kupuje ten szacunek, który ja im oferuję. Nie chciałbym wojny polsko-polskiej w dalszym ciągu, bo ja się za dużo już na nią napatrzyłem, ona mnie zmęczyła. Tyle rzeczy jest do załatwienia w bezpieczeństwie, w gospodarce, w szkole. Przed chwilą miałem spotkanie z osobami z niepełnosprawnością. Już 4 rzeczy do załatwienia na CITO. Jeśli chodzi nawet o szkoły w Białymstoku, ich przystosowanie dla młodych ludzi, którzy jeżdżą na wózkach z niepełnosprawnościami. Już z młodymi ludźmi spotkanie przed chwilą miałem w swoim liceum, lekcję obywatelską. Pytania, kiedy wreszcie uregulujemy kwestię zadań domowych, których to jest absurd, że dziecko wraca ze szkoły, jeszcze raz, drugi raz musi szkołę robić w domu, podczas kiedy powinno siedzieć, rozmawiać z rodzicami, budować swoje pasje, budować z przyjaciółmi swoje relacje, żeby było zdrowe psychicznie, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Nie, to ono musi jeszcze iść i program dorabiać raz. To jest chore, to trzeba zmienić. To są konkretne rzeczy, którymi dzisiaj powinniśmy się zająć. My w Sejmie teraz zajęliśmy się ustawą in vitro. W przyszłym tygodniu będziemy pierwszy raz czytali ustawę o podwyżkach dla pielęgniarek i po kolei będziemy starali się krok po kroku załatwiać te ważne sprawy. Panie marszałku, wspomniał pan właśnie teraz w tej wypowiedzi między innymi o tym szacunku i o takim kulturalnym sposobie wymiany poglądów. I też jeszcze mi się przypomniały słowa orędzia. Chcę, by jakość debaty radykalnie wzrosła. Czy między innymi dlatego zdecydował się pan skrócić czas wypowiedzi ministrów do 3 minut, co spotkało się z dużym niezadowoleniem niektórych polityków, ale czy między innymi to, czy to ma się przyczynić do wzrostu jakości tej debaty? Tak, wie pani, dlatego, że pierwszy z ministrów PiSu, który wyszedł wtedy na mównicę, powiedział jasno, jak będziemy sobie chcieli, to będziemy tu sobie siedzieli do rana. I on to powiedział wprost. No to ja się na coś takiego nie mogę zgodzić. Nie po to Polacy wybierali Sejm, żeby ktoś urządzał sobie z tego, nawet opierając się o jakiś nadinterpretowany przepis regulaminu, prywatną mównicę, na której będzie sobie siedział do rana, a 459 osób ma na to patrzeć i cała Polska ma na to patrzeć. To nie jest jego folwark. Zachowałem się tak, jak uważam, powinienem się zachować. To znaczy dałem głos, dałem prawo głosu 5 na tym pierwszym posiedzeniu przedstawicielom rządu, również takim jak minister Ziobro, minister Wójcik, którym PiS odmawiał głosu, kiedy był marszałek Terlecki albo marszałek Witek. Przecież oni o tym wprost mówili. Oni byli zganiani z mównicy. Oni przychodzili z tego samego artykułu regulaminu Sejmu i ich własny pisowski marszałek nie dopuszczał ich do głosu. A marszałek z trzeciej drogi ich dopuścił. I to jednego i drugiego, jak trzeba było, to jeszcze ten drugi przyszedł i powtórzył raz jeszcze, co miał do powiedzenia. Ja nie mam z tym problemu. Ja nie mam problemu z tym, że będą wychodzili na mównicę ludzie i prezentowali poglądy przeciwne do moich, bo to jest Sejm i w nim ludzie powybierali różnych ludzi. Natomiast dając im zawsze prawo do wypowiedzi, choćbym się z nią najgłębiej nie zgadzał, muszę pilnować porządku i wydaje mi się, że zachowałem się dokładnie tak, jak powinienem się zachować, dając prawo jednej stronie, żeby się wypowiedziała, drugiej stronie, żeby się wypowiedziała, ale ostatecznie Sejm to nie jest konkurs krasomówczy, ani prezentacje kandydatów, tylko to jest miejsce, gdzie trzeba konkludować, a więc doprowadzać rzeczy do głosowania, do rozstrzygnięcia, do konkluzji, żebyśmy mogli przejść do następnego kroku, bo w przeciwnym razie można by było założyć, gdybym interpretował ten regulamin Sejmu tak, jak niektórzy, zdaje się, to robią, że na przykład wszystkie posiedzenia Sejmu w całej kadencji składałyby się wyłącznie z wolnych 15-minutowych wypowiedzi członków Rady Ministrów. To po co taki Sejm? Jeżeli przyjeżdżałby na 9 rząd, gadałby do 18, później następnego dnia znowu, to po co posłowie? Po co myśmy powołali ten Sejm? Reagując tak, jak reagowałem, działałem w interesie wyborców i jednej i drugiej strony. Myślę, że zmiany, które pan wprowadza, nie da się ukryć, one wzbudzają wiele kontrowersji wśród opinii publicznej. Pana wypowiedzi krążą w sieci, między innymi na TikToku, tam zbierają setki tysięcy wyświetleń. Publikowane przez pana prywatne zdjęcia, zdjęcia z rodziną na social mediach, one również nie pozostają bez komentarza. I parę dni temu były premier Leszek Miller w jednym z wywiadów skomentował obrady Sejmu, które pan do tej pory przeprowadził, tymi słowami: za dużo w tym jest show i być może ten komentarz jest po części spowodowany pana bogatym dorobkiem medialnym. Jakby pan się do tych słów, do tych kontrowersji, które krążą
odniósł? No, pan Leszek Miller to nie od dzisiaj, tylko od bardzo wielu lat już. Jak tylko coś na mój temat się pojawi, to narzeka, marudzi, ma kłopot, zawsze ja jestem ten zły. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Takie ma nastawienie do mnie, nie zamierzam tego zmieniać, zawsze będzie mnie krytykował, jestem w stanie sobie z tym normalnie funkcjonować. Ja nie uważam, że ja wprowadzam show. Ja uważam, że wprowadzam normalne ludzkie relacje, w których ja jestem w stanie do ministra z kompletnie innego obozu politycznego nie reagować agresją, naciskać mu guzik, wyłączać, obrażać, tylko powiedzieć: szanowny panie pośle, szanowny panie ministrze, dopuszczę do głosu, normalnie rozmawiam, proszę bardzo, zażartuję, ktoś mi się czymś odwinie, tak, przyjdzie Czarnek, powie marszałku rotacyjny, ja do niego powiem panie jeszcze ministrze i no, przecież jesteśmy ludźmi, mamy też poczucie humoru i możemy sobie nim pożonglować. Natomiast ja mam wrażenie, że rzeczywiście być może ja mam pewną łatwość w rozmowie z ludźmi, dlatego że no, całe życie w tym robiłem. I to nie chodzi tylko o program Mam Talent, ja wiem, że on był bardzo popularny i wiele ludzi go oglądało, ale ja przecież przez 25 lat byłem dziennikarzem, który przez 10 lat z tych 25 głównie robił wywiady. Pisane, radiowe, telewizyjne, internetowe, rozmawiałem z ludźmi, ja lubię rozmawiać z ludźmi. I to może wydawać się panu premierowi Millerowi, czy komuś, jako skłonność do show, a ja po prostu się po ludzku, mam wrażenie, chcę zachować wobec człowieka, który przychodzi i coś do mnie mówi. Czy to jest show? Czy ja naprawdę jestem tylko mam być automatem do odczytywania tych rzeczy, które Kancelaria Sejmu mi pisze w scenariuszu posiedzenia. Nie mogę kogoś przywitać, do kogoś się uśmiechnąć, z kimś zażartować, komuś wbić szpili, przyjąć szpili, którą ktoś mi wbija. To życie jest, powiedziałbym panu premierowi Millerowi, a nie show. Panie marszałku, powiedział pan teraz, że lubi pan rozmawiać z ludźmi i tak mi się wydaje, nasunął mi się taki wniosek już po tych pierwszych dniach pana w tej roli, że chce pan być takim marszałkiem właśnie bliżej ludzi, bliżej obywateli. Między innymi otworzył pan znowu Sejm na media. Jakie jeszcze działania w kierunku skrócenia tego dystansu między Sejmem a obywatelami planuje pan wdrożyć? Choćby takie jak dzisiaj, wizyta w Białymstoku, w moim rodzinnym mieście, w moim okręgu wyborczym. Spotkanie z osobami z niepełnosprawnością, spotkanie z młodzieżą, spotkanie z mediami, spotkanie oczywiście z lokalnymi samorządowcami. Rozmowa. Bycie. Załatwianie tych czasami spraw, które no, nie mogą czekać na to, aż raz na rok odbędzie się jakaś ceremonialna wizyta. Tylko albo ja przyjadę złożyć kwiaty, albo jeszcze będzie jakiś obchód. Tylko żeby być, żeby trzymać kontakt, żeby mieć relacje. Otwieramy ten Sejm na media. Bardzo chcemy, żeby dziennikarze tam mieli komfort pracy i mogli normalnie funkcjonować, ale chcemy go też otworzyć na obywateli, na organizacje społeczne, obywatelskie, żeby tam było coraz więcej konsultacji, wysłuchań, żeby to przestała być twierdza. Maszynka do głosowania, do której rząd wrzuca rzeczy i są mielone, bo to jest pomieszanie porządków. Za poprzednich kadencji Sejm był zamieniony tak naprawdę w element władzy wykonawczej, a on jest elementem władzy ustawodawczej. Tam rząd decydował o tym, co przegłosuje Sejm, a to Sejm powinien być i jest organem nadrzędnym wobec rządu, który kontroluje rząd. I my tego będziemy pilnować, przywrócimy ten porządek. A to się nie da zrobić, jeżeli nie będzie robione z udziałem obywateli, którzy będą przychodzili, zadawali pytania, rozmawiali. Jak komuś to przeszkadza, to niech zmieni zawód. Jak chce się być posłem, senatorem, politykiem, to się musi mieć świadomość, że bez tego, bez stałej relacji z ludźmi, którzy nas wybrali, a nie tylko raz na 4 lata, że pójdą, zagłosują, a później ja robię swoje, to nie pojedzie. To nie będzie, to będzie cały czas władza, która się będzie rozjeżdżała z potrzebami ludzi i Polska będzie mniej bezpieczna. Panie marszałku, życzę panu dużo siły, wytrwałości i cierpliwości w tej bardzo trudnej misji i przy wprowadzaniu tych wszystkich zmian, bo zmiany to jest coś, czego wszyscy się boimy, ale one są nam potrzebne, żeby coś się zmieniło. Bardzo panu dziękuję. Serdecznie za dzisiejszą wizytę i rozmowę. Za spotkanie. Dzięki. Moim i państwa gościem w studiu Radia Yard był marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Hołownia.